Sobota, 11 dzień maja. Michał Adamski, dzień dobry. Zapraszam Państwa na informacje z regionu. Wsparcie dla kandydatów. Skuteczność, sprawność naszych działań, sprawczość i właśnie normalność. Regionalna Konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Musimy obronić możliwość ochrony naszych wartości. Argumenty na ulicach. Chciałbym, żeby do Polski właśnie nie doszły takie wartości, które nie odpowiadają moim religijnym, jakichś ideologicznym, w których ja się wychowywałem. Marsze równości i normalności w Bydgoszczy. Jesteśmy częścią społeczeństwa i istniejemy w przestrzeni publicznej, tak samo jak cała reszta. Dywan z kwiatów. Szacujemy, że tutaj jest od 6 do 10 ton kwiatów. Kolorowa kompozycja na Wyspie Młyńskiej. Nowoczesność, skuteczność i normalność to główne cele, jakie stawia sobie rząd Prawa i Sprawiedliwości w Europie. Premier Mateusz Morawiecki mówił o tym podczas regionalnej konwencji partii w Bydgoszczy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał z kolei wagę głosowania 26 maja i konieczność ochrony wartości związanych z tradycją i polskością. Ponadto premier Mateusz Morawiecki na stadionie Zawiszy obiecał wsparcie budowy hali treningowej dla lekkoatletów. To kolejny przystanek Prawa i Sprawiedliwości na wyborczej trasie. W Bydgoszczy nie zabrakło zatem jej najważniejszych polityków. Prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Prezes Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu podkreślał wagę zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Mówił, że są to wybory, które będą decydować o kształcie Polski. Musimy obronić możliwość ochrony naszych wartości. Tego wszystkiego, co stanowi o naszej tradycji, co stanowi o polskości, to stanowi o Polsce. To jest dzisiaj atakowane. Również premier Mateusz Morawiecki podkreślał, jak ważne jest głosowanie 26 maja. Jak zaznaczył premier, Europa musi wrócić do swoich korzeni, połączyć swoją tradycję z dążeniem do sprawiedliwej modernizacji wszystkich państw członkowskich. Po co iść na te wybory? Na te wybory europejskie. To przede wszystkim odpowiadam właśnie, że mamy takie trzy główne cele. To jest nowoczesność, skuteczność, sprawność naszych działań, sprawczość i właśnie normalność. Na konwencji pojawili się politycy Prawa i Sprawiedliwości z regionu. Zaprezentowano również 10 kandydatów starających się o mandat europosła. Głos zabrał lider listy PiS, europoseł Kosma Złotowski. My stawiamy sobie za cel współdecydowanie. My chcemy współrozstrzygać, nie rozstrzygać, nie dyktować innym, ale współrozstrzygać, w jakim kierunku Unia ma się rozwijać. My chcemy być współprzywódcą Unii Europejskiej. Nic o nas bez nas. Przed kinoteatrem Adria, gdzie odbywała się konwencja, spotkali się przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości. Uczestnicy pikiety nie chcieli wypowiadać się przed kamerą. Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Bydgoszczy odwiedził również stadion Zawiszy i zapowiedział wsparcie dla budowy hali lekkoatletycznej. Sport hartuje ducha też naszych młodych ludzi, ale przecież nie tylko o nich chodzi. Ale żeby te umiejętności fizyczne i ten sport mógł tak pozytywnie oddziaływać również na osobowość człowieka, na charakter, to młodzi ludzie, przede wszystkim młodzi ludzie, muszą mieć gdzie ćwiczyć, muszą mieć gdzie trenować. Oczywiście tego by się nie udało bez władz klubu bydgoskiego Zawiszy, za co również bardzo serdecznie dziękuję, oraz władz miasta, które wystąpiły z takim wnioskiem. Dziękuję więc także prezydentowi miasta Bydgoszczy, naszym samorządowcom. To jest także, będzie, myślę, ich wszystkich sukces. Sekretarz stanu w kancelarii premiera Łukasz Schreiber podkreślał, że od początku swojego istnienia, czyli od 1946 roku, bydgoski Zawisza wytrenował ponad 100 olimpijczyków. Podczas wizyty w Bydgoszczy nie doszło do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem miasta. Rafał Bruski zaprosił szefa rządu na rozmowę dotyczącą m.in. budowy drogi ekspresowej S10 czy problemu usuwania zanieczyszczeń na terenach pozachemowskich. W
Wykorzystując okazję, że pan premier jest w Bydgoszczy, zaprosiłem go do ratusza, aby porozmawiać o najważniejszych sprawach dotyczących naszego miasta i wskazałem takie trzy, a więc drogę ekspresową S10, budowę kampusu Akademii Muzycznej i kwestię Zachemu. Na ten moment to są te najpilniejsze sprawy, które dotyczą Bydgoszczy. Odpowiedzi pisemnej nie otrzymałem, jedynie wczoraj SMS-em pan minister Łukasz Schreiber poinformował mnie, że pan premier czasu mieć nie będzie. To nie jest forma, jakiś Facebook, jakaś taka forma zapraszania premiera, który przecież no, ma bardzo ograniczony czas. Zapraszania przez prezydenta Bruskiego. Jeżeli prezydent Bruski chce o tym rozmawiać, niech rozmawia oczywiście przede wszystkim w gronie mieszkańców, w gronie radnych. My zawsze chętnie te sprawy również będziemy wspierać, bo to nieustająco robimy. I chcę powiedzieć, że każda z tych spraw jest systematycznie załatwiana. Przedstawiciele Nowoczesnej apelują o równe prawa dla wszystkich. Zapowiadają, że w kolejnej kadencji Sejmu złożą projekt ustawy o związkach partnerskich. Chcą również utworzenia świeckiej komisji do spraw zwalczania pedofilii w Kościele. O swoich pomysłach mówili podczas konferencji prasowej w Bydgoszczy. Nie ma zgody na obrażanie i prześladowanie ludzi ze względu na ich orientację seksualną. Chcemy Bydgoszczy, chcemy regionu, chcemy województwa otwartego, które szanuje prawa każdego z obywateli, każdego z mieszkańców. Dziś jesteśmy w Bydgoszczy po to, by wziąć udział w Marszu Równości, bo chcemy Polski otwartej, chcemy Polski takiej, w której jest miejsce dla każdego, gdzie wszyscy są równo traktowani i nikt nikogo nie wyklucza. Przed nami jest bardzo wiele pracy, zarówno w Parlamencie Europejskim, ale także w Sejmie kolejnej kadencji. Musimy złożyć ustawę i przegłosować o związkach partnerskich, o zakazie tak zwanych praktyk konwersyjnych, o równości małżeńskiej i o uzgadnianiu płci. To wszystko przed nami. Tymczasem także jeszcze jedno bardzo ważne wyzwanie. Czas na stworzenie świeckiej, państwowej komisji, która rozliczy kwestie pedofilii w Kościele. Marsze normalności i równości przeszły ulicami Bydgoszczy. Uczestnicy pierwszego z nich protestowali przeciw propagowaniu ideologii LGBT. Uczestnicy drugiego, pod patronatem prezydenta Bydgoszczy, apelowali o tolerancję i równe prawa dla wszystkich. Oba marsze, zorganizowane w odstępie godziny, miały różne trasy. Nie doszło więc do bezpośredniej konfrontacji, a policja nie odnotowała żadnych, jak to określono, poważnych incydentów. LGBT! Nie dla LGBT to jedno z wielu haseł, które skandowano podczas bydgoskiego Marszu Normalności. Marsz Normalności zorganizowaliśmy w akcie protestu przeciwko organizowanemu u nas w Bydgoszczy pierwszego Marszu Równości, czyli Marszu teoretycznie tolerancji, ale tak naprawdę środowisk, które próbują wewrzeć tak naprawdę w sferę publiczną miasta ideologii LGBT. Mi nie przeszkadza to, że dwóch mężczyzn czy dwie kobiety chcą sobie ze sobą żyć. Nie przeszkadza podnoszenie takich spraw w przestrzeni publicznej. I dlatego tutaj wszedłem. Marsz przeszedł ulicami miasta. Podczas wydarzenia zbierano podpisy pod projektem uchwały Bydgoszcz wolna od ideologii LGBT. Ona zakłada sprzeciw wobec wprowadzania oficerów politycznych do szkół, sprzeciw wobec lekcji zgodnie ze standardami WHO, które zakładają wczesną seksualizację dzieci. Pół godziny później pod hasłem Nie boimy się kolorów ulicami miasta przeszedł pierwszy bydgoski Marsz Równości. To kwestia uświadomienia ludzi, uświadomienia tego, że jesteśmy obecni, byliśmy od zawsze, wzbogacamy i kulturę, i środowisko, i ten kraj. I jesteśmy w nim, cały czas żyjemy i chcemy jakby żyć w zgodzie ze wszystkimi. Nie boimy się kolorów. Ja do tego jeszcze bym dodała, że tęcza nie obraża. To jest naprawdę parada miłości. Sprzeciw wobec nietolerancji, agresji, wykluczeniom i przede wszystkim postulat równych praw dla każdego. To, jak podkreślali organizatorzy, najważniejsze cele marszu, nad którym patronat objął prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Żądamy równych praw dla wszystkich mieszkańców Bydgoszczy, Polski, Europy, świata. To są idee, z którymi idziemy dzisiaj. Władza, polityka, rządzący nie są od tego, żeby kogokolwiek wykluczać, tylko od tego, żeby stwarzać warunki dobre, przyjazne do mieszkania dla wszystkich, bez względu na wyznanie, orientację seksualną, kolor.
kolor skóry, czy niepełnosprawności, czy pochodzenie społeczne. I takim miastem chce być Bydgoszcz, i takim miastem jest Bydgoszcz. Podczas wydarzenia nie obyło się jednak bez manifestacji osób wyrażających swój sprzeciw wobec Marszu Równości. Bronimy wartości naszych dzieci, naszych wnuków i całej naszej ojczyzny. Wydarzenie odbyło się pod eskortą policji. Jak zapewniają służby, spotkanie było odpowiednio zabezpieczone i przebiegło spokojnie. Bydgoszcz, Kinga Wasilewska. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Co jeszcze przed nami? Rajd szlakiem Holokaustu. Finał festiwalu historycznego w Ciechocinku. Przedstawiciel bydgoskiej kurii diecezjalnej spotkał się z rodzicami dzieci, które miały otrzymywać niestosowne wiadomości od duchownego z parafii w Sępólnie Krajeńskim. Delegat biskupa do spraw ochrony dzieci i młodzieży, ksiądz Mateusz Nowak, już wcześniej pisemnie przepraszał za zachowanie wikariusza. Teraz zaprosił rodziców dzieci na spotkanie, by osobiście wyjaśnić sytuację. Czwarta niedziela wielkanocna to niedziela dobrego pasterza. Będziemy modlić się o nowe, liczne, święte powołania do służby Bożej. Pan Jezus sam mówi o sobie, jestem dobrym pasterzem. Papież Franciszek ciągle powtarza, że pasterz powinien pachnąć swoimi owcami, być na wzór Chrystusa. Jeżeli pasterz nie zachowuje się tak, jak powinien, jeżeli jego zachowanie nie licuje się z jego powołaniem, Kościół działa natychmiastowo. Jako delegat do księdza biskupa do spraw ochrony dzieci i młodzieży zostałem powołany, aby każdą taką sprawę wyjaśnić. W parafii Sępoleńskiej zostało wydane oświadczenie ksiądz proboszynika pani czytali na każdej mszy świętej. Mogę tutaj tylko dodać, że postępowanie jest w toku i jako delegat stosuję prawo ogólnokościelne, a także wytyczne konferencji Episkopatu Polski. Lekcja tragicznej historii dla uczniów. Rajd pieszy szlakiem Holokaustu przypomniał zbrodnie dokonane przez Niemców w czasie II wojny światowej. Symbolem tragedii Żydów na Kujawach i Pomorzu jest m.in. miejscowość Bocień w gminie Chełmża. Do stycznia 1945 roku funkcjonował tam podobóz, w którym umieszczano Żydówki z całej Europy. Bite i głodzone były przetrzymywane w nieludzkich warunkach. Prawie 5 tysięcy więźniarek pochodzenia żydowskiego było wykorzystywanych do ciężkich prac w podobozach na terenie gminy Chełmża. Kobiety pracowały przy budowie umocnień, które miały pomóc Niemcom w zatrzymaniu zbliżającej się armii sowieckiej. One były bite, były katowane, zmuszane do pracy, która z kobiet nie była w stanie pracować, była po prostu zabijana. Jednym z miejsc, gdzie trafiały kobiety, był podobóz Stutthof w Boceniu. Tragiczne wydarzenia na zawsze odcisnęły piętno w pamięci tutejszych mieszkańców. Matka pani Felicji była nastolatką, kiedy obóz funkcjonował. Swoimi przeżyciami związanymi z tamtymi czasami podzieliła się ze swoją córką dopiero po kilkudziesięciu latach od likwidacji obozu. Moja mama absolutnie nie wspominała wcześniej tego zdarzenia, ale znajdowała się ze mną w Grodnie nad jeziorem na weselu i minęło 50 lat, a ona nie potrafiła się bawić na tym weselu. Pierwszy raz widziałam emocje, gdzie minęło 50 lat. Widziałam emocje osoby, która tylko widziała te Żydówki. Część kobiet nie przychodziła. Były albo przymuszone, albo przeważone. Historie i losy więźniarek mieli okazję poznać uczniowie okolicznych szkół, którzy wzięli udział w pierwszym rajdzie szlakiem Holokaustu. Ciekawe naprawdę poznanie nie takiej historii z podręcznika, czystych dat, tylko dotknięcie tego, zobaczenie tego, co było kiedyś, co, dotknięcie tych traumatycznych zdarzeń. W wieku 16 lat dziewczyny już robiły takie ciężkie prace, wykopywały doły. To po prostu teraz nie wyobrażam sobie wstać, wyjść w czym, co byłam i iść do takich ciężkich robót. Trasa rajdu przebiega przez byłe podobozy niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Podobozy te mieściły się w miejscowościach gminy Chełmża. Są to Bocień, Szerokopas i Grodno. Staramy się jak najbardziej przybliżyć młodzieży w ramach uzupełnienia programu nauczania historii, przybliżyć młodzieży sprawy Holokaustu z naszych terenów. Obóz w Bocieniu istniał do 1945 roku. Przez wiele lat było to miejsce zapomniane. W 2018
2018 roku na wniosek władz samorządowych oraz historyków powstał pomnik, który ma upamiętniać losy przetrzymywanych tu kobiet. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Hołd dla działaczy Rolniczej Solidarności w Chełmży. 12 maja 1981 roku oficjalnie zarejestrowano Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność. Podczas uroczystości przypomniano drogę rolników do samostanowienia. Złożono też kwiaty pod tablicą poświęconą Antoniemu Łapczyńskiemu, który był współzałożycielem chełmżyńskiej Solidarności i przewodniczącym strajku rolników w Toruniu. Tutaj żeśmy się spotykali w tym budynku. Także to spotykanie było nielegalne. W każdej chwili żeśmy się obawiali nalotu milicji. Dojście do tej rejestracji było poprzedzone dużymi walkami rolników o prawo do swojego związku. Chełmża była jednym z tych miejsc, gdzie organizowała się Solidarność, gdzie ten ruch był dosyć mocny, a szczególnie za przyczyną pana Antoniego Łapczyńskiego, który tutaj był na początku przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, a potem był przewodniczącym strajku rolników w cukrowniach toruńskich. Przede wszystkim taty nie było w domu. To było dla nas takie, on coś tam robił, nam rodzice nie mówili o tej działalności absolutnie. No, było przykro, kiedy na przykład byłam w Potulicach u niego i kiedy zobaczyłam go uwięzionego, a wiedziałam, że przecież nic złego nie zrobi, po prostu był przewodniczącym strajku i za to został internowany. To było dla mnie bardzo smutne. Gdyby nie rolnicza część społeczeństwa polskiego, to na przykład wojny polsko-bolszewickiej nie byłoby kim wygrać. Najzwyczajniej w świecie. Sama kadra oficerska, sami przedstawiciele środowisk mieszczańskich, inteligenckich, to no, mogliby sobie popatrzeć na Armię Czerwoną i tyle by ją widzieli i by przegrali. Bez żołnierza, którego dała wieś polska, nie byłoby komu wygrać wojny polsko-bolszewickiej. Uczniowie szkół ponadpodstawowych z regionu i województwa łódzkiego sprawdzili swoją wiedzę historyczną. W Dworku Prezydenckim w Ciechocinku odbył się finał 5. Festiwalu Historycznego. Rywalizowało w nim 21 uczestników z 17 szkół. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła Julia Iwanek z Nakła nad Notecią. W nagrodę pojedzie do Strasburga. Jeszcze w Francji nie byłam, więc bardzo się cieszę, naprawdę. Warto zapamiętać jakieś tam najważniejsze wydarzenia, a dzięki właśnie takim konkursom można je bardziej zgłębić. Kto był głównym dowódcą wojsk polskich w bitwie nad Bzurą? Chcieliśmy popularyzować historię i jednocześnie zachęcać w jakiś sposób młodzież do udziału w tego rodzaju konkursie. Myślę, że to się udaje, dlatego że z roku na rok mamy coraz więcej uczestników. Nie mogę powiedzieć, żeby pytania były coraz trudniejsze, bo one zawsze były trudne, zwłaszcza w finale, a okresy są bardzo różne. Staramy się dobrać okres do jakichś okrągłych rocznic. Elementem naszego festiwalu historycznego jest wystawa w Dworku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wystawa, która opowiada o II Rzeczypospolitej, o budowie państwa, o zasadach działania. Jest okraszona wieloma wspaniałymi zdjęciami. W tym roku tematyką jest właśnie II Rzeczpospolita aż do wybuchu wojny razem z kampanią wrześniową 1939 roku. Ten konkurs pozwala na rozwijanie pasji, pozwala też na bardzo dobry, mi się wydaje, nawiązywanie relacji ze swoimi nauczycielami. Wielu z tych młodych ludzi, zasmakowawszy nawet i sukcesów w tym festiwalu, będzie dalej się kształtowało w tym kierunku, by poznawać tajniki historii, odkrywania przeszłości, a jak dobrze zrozumiemy przeszłość, to będziemy rozumieli również i teraźniejszość. I kolejne informacje. Chcą wyższych płac, niższych czynszów i godnych warunków pracy. W 3. Socjalnym Kongresie Kobiet w Toruniu wzięły udział m.in. opiekunki w żłobkach, pracownice produkcji, oświaty, kultury czy przedstawicielki zawodów niemedycznych. Ich wspólnym celem jest nagłośnienie problemu zatrudnienia wśród kobiet i wypracowanie najważniejszych w tej sferze postulatów. My zastanawiałyśmy się, w jakie miejsce on pracę tworzy. Przede wszystkim wyższe zarobki, bo pracujemy w budżetówce i zarabiamy bardzo mało i są to bardzo duże różnice między pracownikami niemedycznymi i pracownikami medycznymi.
Także to jest nasz główny cel. Bardzo wiele nas łączy. Nas, masy kobiet, które wiele godzin spędzają na ciężkiej pracy, która jest cały czas marginalizowana i niedowartościowana. Mamy podobne postulaty, chociaż pracujemy w innych miejscach. Są wśród nas pracownice produkcji, pracownice magazynów, pracownice szkół, przedszkoli, żłobków, pracownice niemedyczne. Wszystkie chcemy więcej zarabiać, żeby mieć więcej czasu dla siebie. Chcemy decydować o naszym życiu, chcemy móc decydować o tym, jak są zorganizowane miejsca pracy. Chcemy osiągnąć to, że wypracować wspólne postulaty. Tutaj nie mówią ekspertki, mówią kobiety, które doświadczają na co dzień wyzysku, ucisków i chcemy zwrócić się ze swoimi przemyśleniami, ze swoimi postulatami. Ja szczególnie chcę zwrócić uwagę na sytuację kobiet imigrantek, które wyzyskiwane są na każdym kroku i nie mają nawet tych praw ograniczonych, co mają pracowniczki polskie. Pokazy robotów, doświadczenia chemiczne oraz wielki tort z okazji 15 lat Polski w Unii Europejskiej. W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich festyn w Toruniu zorganizował Urząd Marszałkowski. Fundusze pozwoliły nam na wzmocnienie kompetencji kluczowych wśród uczniów przede wszystkim, bo do około 500 uczniów kierowaliśmy projekt uczniów szkół toruńskich, to jest szkół podstawowych, klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej i klas siódmych na zajęciach z informatyki. Jest pięknie, kolorowo, bajecznie, różnorodnie. Jestem pełna podziwu. Urząd Marszałkowski wreszcie otwarty. Poza tym takie sytuacje pozwalają odczarować trochę urzędy. W urzędzie człowiek się czuje klientem, petentem, natomiast tutaj te dzieci biegające po korytarzu, rodzice zaaferowani, nagrody na każdym kroku, urząd jest przyjazny. Czas teraz na informacje sportowe. Mirosław Wysocki, dzień dobry. Dzień dobry. Kamil Brzozowski, Josh Grajczonek i rezerwowy Tomasz Orwat z Zoolesz Polonii Bydgoszcz zajęli trzecie miejsce w Lotos Mistrzostwach Par Klubowych. Na torze w Bydgoszczy zwyciężyli żużlowcy Unii Leszno, a srebrne medale wywalczyli zawodnicy Stali Gorzów. Para Kościuch, Kopeć-Sobczyński i Bogdanowicz z Getwell Toruń zajęła szóste miejsce. Przed chwilą zakończył się mecz, proszę Państwa, Olimpia Grudziądz-Elana Toruń. Mecz o awans do pierwszej ligi piłki nożnej. Grudziądzanie pokonali Elanę 2-1. I tym samym zapewnili sobie awans do pierwszej ligi. Gratulujemy. W Inowrocławiu upamiętniono najwybitniejszą polską lekkoatletkę w historii. Siedmiokrotna medalistka Igrzysk Olimpijskich została patronką alejki na Stadionie Miejskim imienia Inowrocławskich Olimpijczyków. Uroczystość miała miejsce podczas biegów piastowskich. Za miesiąc pamięć Ireny Szewińskiej uczczą zawodnicy w Bydgoszczy podczas pierwszego memoriału legendarnej lekkoatletki. Więcej o sporcie po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. Kolorowa mozaika ozdobiła Wyspę Młyńską w Bydgoszczy po raz 10. Tysiące tulipanów stworzyło barwny wzór. W tym roku dywany kwiatowe zostały ułożone pod hasłem 60. rocznicy działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa w Bydgoszczy. Dywany można podziwiać do jutra. To są 10. bydgoskie dywany kwiatowe na Wyspie Młyńskiej. Tego roku właśnie obchodzimy 60 lat stowarzyszenia, czyli tutaj ten dywan symbolizuje znaczek SITO i 60 lat. No niestety nie udało nam się zorganizować tego roku wystawy odmian tulipanów, jak była planowana. Sobotnio, niedzielno-poniedziałkowy mróz niestety zniszczył 110 odmian, które nie nadają się do ekspozycji. Mrozu w pogodzie chyba nie ma, chociaż synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu. O szczegółach Angelika Bednarska. Witam serdecznie. Dzisiaj w wielu regionach zaświeciło słońce, które z pewnością zachęciło do spacerów. W tym panią Annę z Bydgoszczy, która nadesłała ciekawe zdjęcie. Ten skrzydlaty gość, jak również pozostałe ptaki wędrowne, obchodzą dzisiaj swoje święto. Jutro aura nie będzie już tak rozpieszczać. W naszym regionie niebo zdominują deszczowe chmury, a termometry pokażą od 10 do maksymalnie 13 stopni. Więcej szczegółów już za chwilę. Do zobaczenia. To była Angelika Bednarska. My kończymy główne wydanie zbliżeń. Nasz wieczorny serwis o godzinie 21:00. Dziękuję Państwu i zapraszam. Do zobaczenia.